pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to możecie odsłuchać. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Bóg dawał wskazówki Izraelitom na temat tego, jak mają zbudować świątynię. I tam, w tej świątyni, znajdujemy mnóstwo różnych obrazów i typów Chrystusa. I na każdy z tych elementów tej świątyni można by mówić osobny wykład. Ale ciekawe jest to, że ja, gdy tak czytałem ten fragment, tak widziałem, że Bóg nie tylko dawał prawa Izraelitom, co mają robić, jak mają żyć, a czego mają nie robić, ale także dawał im te właśnie wskazówki dotyczące i świątyni, i kapłanów, jak za chwileczkę dzisiaj sobie popatrzymy. I tak pomyślałem, dlaczego? Z jednej strony daje im wskazówki, temat jak żyć, jak funkcjonować, różnego rodzaju prawa, nakazy, zakazy, ale z drugiej strony daje im też wskazówki dotyczące świątyni, kapłanów i myślę, że właśnie po to, żeby pokazać nam i też Izraelitom, że oddawanie Bogu czci i uwielbienie Boga jest tak ważne w naszym życiu. Bóg nie jest zainteresowany samą pracą, jakimiś dziełami, posłuszeństwem i tak dalej, ale On też jest zainteresowany tym, abyśmy wielbili Go, byśmy oddawali Mu cześć. Ja tak sobie pomyślałem o takim obrazie, bo ponieważ jestem rodzicem i bycie rodzicem nie zawsze jest łatwe i to jest ból często bycia rodzicem, chyba tylko rodzice to zrozumieją. Ale powiem wam, próbowałem wyobrazić taką sytuację, że przychodzi do ciebie dziecko i mówi do ciebie: tatusiu, będę ci posłuszny, będę robić wszystko, co mi każesz. To, co mi powiesz, że mam robić, to będę robił, a to, czego mam nie robić, to nie będę robił. Będę po prostu ci posłuszny we wszystkim. Ktoś mógłby pomyśleć, no, marzenie rodzica, żeby dzieci tak się zachowały, tak mówiły. Ale gdyby to dziecko kontynuowało i powiedziało, tak, będę ci posłuszny, ale nie będę cię kochać. Będę to robić tylko dlatego, bo tak wypada, bo poczucie obowiązku i tak i w ten sposób. To już nie jest takie marzenie rodziców. Już nie przepadalibyśmy za takim czymś. Dlaczego tym mówię? Bo to tak sobie pomyślałem, że to jest taki obraz tego, jak Bóg chce z nami społeczności. On chce z nami relacji. On nie tylko chce, żebyśmy byli taki posłuszni, ale w takim poczuciu obowiązku, bez żadnej miłości, bez relacji. Dlatego powiedział Izraelitom, zbudujcie mi świątynię, zbudujcie mi mieszkanie, bo ja chcę być wśród was. Ja chcę być z wami, pośród was. I to jest cudowne. I tydzień temu właśnie mówiliśmy o tym, jak Bóg dawał wskazówki na temat tego, jak ta świątynia ma wyglądać, co tam ma się znajdować. I pamiętacie, że mówiliśmy o tej zasłonie też, o tej zasłonie, która oddzielała miejsce świętego od miejsca najświętszego. I ta zasłona, która została rozdarta. Ale ciekawe jest to, zanim przyjdę do kapłanów, to chciałem jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć, bo bardzo mi to dotknęło. Dotyczące właśnie tej relacji, jak Bóg chce mieć z nami relację. Co znajdowało się za zasłoną? Za tą zasłoną, za którą nikt nie mógł wchodzić, tylko arcykapłan raz do roku mógł tam wejść. Tam znajdowała się skrzynia przymierza, arka. Czytamy o tym w 2 Mojżeszowej, 25 rozdziale, od 10 do 22 wersetu. Bóg od tego zaczyna te wskazówki dotyczące świątyni. Mówi tam o tej arce. I przeczytajmy, co jest o 21 i 22 wersecie powiedziane. Tam jest powiedziane tak. I położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się z tobą spotykać i z ponad przebłagalni, z pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela. I tak pomyślałem, słuchajcie, Bóg mówi, zbudujesz tą Arkę, zrobisz tą Arkę i na tej Arce położysz tą przebłagalnię.
To jest hebrajskie słowo kaporet, czyli takie wieko, to jest przetłumaczone jako przebłagalnia w Biblii Brytyjskiej, bo to jest uwspółcześniona gdańska, jest przetłumaczone jako wieko, jest to też tłumaczone jako przebłagalnia, ubłagalnia. I Bóg mówi, że właśnie tam, na tym tam będę się z Tobą spotykać. Na tej przebłagalni. Nie w innym miejscu. Nie będę się z Tobą spotykać i nie będę z Tobą rozmawiać przy stole na chleby pokładne, przy tym świeczniku złotym, przy ołtarzu całopalenia. Nie. Przy tej przebłagalni, która przykrywała skrzynię przymierza, tą arkę, w której znajdowały się co? Znajdowała się tablice z zakonem, naczynie z manną, laska Aarona i to było przykryte tą przebłagalnią. Nikt nie mógł zaglądać do środka, nikt nie mógł patrzeć, co tam jest. To było przykryte tą przebłagalnią. I co ciekawe, ta przebłagalnia miała być kropiona krwią ofiar. I tam Bóg powiedział, tam będę się z Tobą spotykać. W miejscu, które jest skropione krwią ofiar. Jak ja myślę o tym fragmencie, to po prostu nie mogę przestać myśleć o tym odniesieniu do Chrystusa, do Jezusa, który On stał się naszym przebłaganiem. Tutaj widzimy w Starym Testamencie, Bóg mówi, ja będę się spotykał z Tobą. Tam się będę spotykał, na tej przebłagalni, przy tej przebłagalni, tam dokładnie, która jest skropiona krwią. A w 1 Jana 4, od 10 do 11 jest powiedziane, że na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego, po co? Aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Wow. Chrystus stał się tym przebłaganiem, tym ubłaganiem, tym po prostu, jak pomyślę o tym obrazie, że w Starym Testamencie Bóg spotykał się w tym miejscu z Mojżeszem i tam z Nim rozmawiał. A my dzisiaj, dzięki temu, co uczynił Chrystus, dzięki tej krwi, która została przelana, mogę przychodzić do Niego i mogę mieć z Nim społeczność. Dlaczego? Bo Chrystus rozprawił się już z grzechem raz na zawsze. Już nie przychodzę do Boga z krwią ofiar, którą muszę pokropić tą przebłagalnię, ale Chrystus stał się tą przebłagalnią. On stał się tym przebłaganiem za mnie i za ciebie, za nasze grzechy. I On dokonał dzieła. I gdy umierał, ta zasłona w świątyni właśnie została rozdarta i dzisiaj taki obraz jest tego, że my mamy dostęp do tego miejsca i możemy mieć społeczność z Bogiem. Wiecie, co jest piękne? I to jest coś, co tak bardzo mnie poruszyło. Bóg dzisiaj, dzięki temu, co Chrystus uczynił, spotyka się z nami i mówi do nas tam, gdzie krew Chrystusa zmyła wszystkie grzechy. Tam jest to miejsce, w którym my mamy społeczność z Bogiem. Tam, gdzie krew Chrystusa zmazała wszystkie moje winy, moje grzechy. Tam możemy do Niego przyjść. I nie na podstawie tego, co my zrobiliśmy, na podstawie jakichś swoich własnych ofiar, które będziemy składać, ale na podstawie tego, co On uczynił raz na zawsze. Co za wspaniały obraz tego, co jest dzisiaj naszym udziałem. Bóg posłał swojego Syna, który stał się przebłaganiem dla nas. Dzięki temu my możemy mieć społeczność dzisiaj z Nim. Dlatego nie próbujmy przychodzić do Niego w własnych siłach, na podstawie własnych dzieł, tego, co nam się wydaje, że powinno być. Wiecie, że każda religia na tym świecie mówi o tym, co człowiek musi zrobić, żeby zbliżyć się do Boga. Ale chrześcijaństwo mówi zupełnie co innego. Mówi nam o tym, co Bóg uczynił, by mieć z nami społeczność. I to jest wspaniałe, to jest cudowne. I potem dochodzimy do 28 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy właśnie o tym, jak Bóg powołuje kapłanów, którzy mieli reprezentować Boga przed ludźmi. I ciekawe jest, jaki tam widzimy obraz.
kogo powołuje, w jaki sposób mają wyglądać ci kapłani, ich ubrania. I gdy o tym czytamy, gdy będziecie też czytać, bo zachęcam was, żebyście w domu też sobie przeczytali cały 28 i 29 rozdział, pamiętajcie o tym, czytając o tych kapłanach, że Chrystus jest naszym arcykapłanem. To jest typ Chrystusa. To, o czym czytamy tutaj. I zobaczcie, 28 rozdział, werset 1. A ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana. Aaron, Nadab, Abichu, Eleazar i Tamar. Synowie Aarona. Kto miał być kapłanem dla Boga? Kto miał reprezentować ludzi przed Bogiem? Aaron i jego synowie. Bóg zdecydował, Bóg wybrał. Nie z jakiegoś innego plemienia. Nawet to jakby ktoś z innego plemienia chciał, to nie może, bo Bóg zdecydował. Z tego plemienia ci ludzie są powołani do tego, żeby mi służyć jako kapłani. I to jest ciekawe, bo tak myślałem o tym w kontekście, bo chciałem też tak praktycznie na to popatrzeć. Bóg wybiera sobie ludzi, którzy mają być użyteczni i użyci przez Niego. I dotyczy to każdej służby w Kościele. Gdy my służymy Bogu, jesteśmy Jego narzędziem. Według Jego planów. Nie jest tak, że przychodzimy do Boga i Boże, teraz zobacz, jaki jestem wspaniały, co ja Ci będę dla Ciebie robił, jaki jestem wspaniały, nie? O Boże, tylko patrz na mnie, jaki jestem gość, nie? Nie, Bóg sobie wybierał. I wszystko, co robimy, to przede wszystkim dla Boga. On jest pierwszy i najważniejszy w każdej służbie, we wszystkim, co robimy. I to jest bardzo istotne, bo my jako ludzie lubimy się koncentrować na sobie. I lubimy się tak koncentrować w takim kontekście, że czy to, co robię, to się podoba ludziom? Czy to jest akceptowalne przez nich? Czy są zadowoleni? Czy po prostu jak ludzie patrzą na mnie, to podziwiają to, co robię? Takie jest nasze naturalne podejście. Gdy służymy. I tak nasze ciało tak chciałoby krzyczeć. O, zobacz, jak wiele ludzi ci klaszcze, bije ci brawo, jak są zadowoleni z tego, co robisz. Wiecie, że to jest bardzo niebezpieczne też w uwielbieniu. Ja zauważyłem ostatnio taką jedną rzecz. Nie wiem, czy też tak macie. Ale gdy słucham tych nowych pieśni uwielbienia, które powstają, których jest tak wiele, większość z nich, jakbym głównym tematem, głównym bohaterem tych pieśni jest człowiek. Nie Bóg. Tak wiele rzeczy jest. O, bo ty mnie odnalazłeś, ty zrobiłeś to, ty mnie prowadź, ty mnie to. Po prostu cały czas, jakby wszystko kręci się wokół człowieka. A gdzie jest Bóg w tym wszystkim? To Bóg jest najważniejszy. To Bóg jest tym, któremu należy się chwała i cześć. On powołał nas do służby i Jemu mamy służyć. Jemu mamy oddawać cześć i chwałę. Jesteś wierzącym kapłanem powołanym do służby Bogu. My mamy być jakby najmniej istotni w tym wszystkim. Liczy się Bóg. Znaczy nawet to, w jaki sposób ci kapłani mieli być ubrani, to świadczyło o tym, że to są ludzie, którzy są oddzieleni dla Boga. Zobaczcie, drugi werset. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Szaty. Pastor Roger fajnie powiedział już o tym, jak Bóg cudownie wszystko stworzył, jak te wszystkie te przepiękne, wspaniałe, czy to zwierzęta, czy te kwiaty, to wszystko. Wiecie, te szaty, które mieli nosić kapłani, one były piękne, kolorowe, tak na marginesie. Zastanawiam się jedno, dlaczego w tych wszystkich religiach, jak widzimy różnych kapłanów, księży i tak dalej, czy to w katolickim kościele, czy to w prawosławnym, czy jakimkolwiek, to jak oni są poubierani? Na czarno. Dlaczego?
Po prostu Bóg mówi, macie im zrobić szaty odświętne, które będą kolorowe, potem czyta się o tym, jak bardzo kolorowe i tak dalej. Po prostu to mają być szaty na cześć i dla ozdoby. Może chodzi o to, że czarny wyszczupla? Nie wiem. Ale po prostu to Bóg stworzył piękno. I nie, ja nie wierzę w to, że chrześcijaństwo musi być brzydkie, musi być smutne. Nie, te szaty, które Bóg kazał kapłanom nosić, one były dla chwały nie Arona, ale dla chwały Bożej. Dla chwały Bożej. I ciekawe jest to, że czytamy w trzecim wersecie, porozmawiaj też z wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan. Bóg dał też ludzi, którzy byli obdarowani duchem, żeby robili te szaty. Te szaty były takie, że gdy patrzyło się na tego kapłana, to od razu widać było, że on jest kapłanem. Widać było, o, ten człowiek jest oddzielony do służby Pana. Jego życie jest poświęcone Bogu. Oddzielony dla Boga. Nawet to, gdy w 29 rozdziale czytamy, jak kapłani musieli być wyświęceni do służby, to wiecie, taką ciekawą rzecz czytamy w 30 wersecie, że mieli mieć pomazane krwią trzy rzeczy. Jakie to były rzeczy? To było ich prawe ucho, prawy kciuk i prawy duży palec u nogi. To miało być pomazane krwią ofiary. To też oznaczało to, że ci ludzie są oddzieleni do służby, pomazani do służby. Musieli słyszeć zupełnie inaczej, bo krew była na ich uchu. Musieli zupełnie inaczej służyć, bo krew była na ich kciuku. I musieli zupełnie chodzić inaczej, w inne miejsca niż wcześniej chodzili, bo krew była na ich palcu u nogi. Zupełnie jakby oddzieleni do czegoś, co go Bóg ich powołał. I dlatego ja tak pomyślałem o tym, w mojej służbie dla Pana, czego słucham, co robię, gdzie chodzę. Takie pytanie, na którym warto się zastanowić. Bo czasami myślę, że tak służąc Bogu, tak się przyzwyczajamy, taka codzienność się wkrada i nagle zaczynamy służyć tak z automatu. Tak jesteśmy na autopilocie, służąc Bogu. Robię, co chcę, chodzę, gdzie chcę, słucham, co chcę, pakuję się tymi rzeczami z tego świata po prostu na prawo i lewo, non-stop, a potem przyjdę i zacznę służyć. A, przecież nic, nie ma w tym nic złego. Ja myślę, że w tej służbie nie możemy zapomnieć o tym, że służąc Bogu, służymy w pokorze, wyciszeniu, w namaszczeniu, w oddzieleniu dla Pana. Dlatego tak zachęcam też to, że jak przychodzimy na nabożeństwo, to żeby przyjść wcześniej, żeby się wyciszyć, żeby się pomodlić, żeby mieć takie serce przygotowane na to, co Bóg chce robić. Żebyśmy wyłączyli się z tego autopilota, ale żebyśmy mieli takie możliwość, żeby zatrzymać się w tym pędzie codziennego życia i zastanowić się nad tym, co się dzieje. Gdzie chodzę, co słucham i co robię w swoim życiu. Bo Bóg wierzy w to, że On chce ludzi, którzy służą Mu w pokorze, w uniżeniu i w oddzieleniu. On niekoniecznie chce ludzi, którzy są najlepsi w jakiejś dziedzinie, ale On chce ludzi, którzy są pokorni i On ich wyposaży. Wiecie, ostatnio tak z Rynią rozmawialiśmy sobie o różnego rodzaju służbach i tak skorzystam. I tak pomyślałem sobie, znaczy razem myśleliśmy, bo my tak razem myślimy sobie często. Jeżeli służysz Bogu, to czasami zatrzymaj się na chwilę. Odwróć się do tyłu. Znaczy, odwrócić się można do... Tak, spójrz do tyłu.
I zobacz, jakie owoce są tej służby, którą masz. Bo po owocach poznacie. Dlaczego o tym mówię? Bo widziałem wiele osób, którzy służyli Bogu na takim autopilocie, w takim profesjonalizmie, byli tak profesjonalni w tej służbie, że za sobą zostawiali zgliszcza. Owoce zgniłe. Robaki po prostu się zalekły. Dlatego, wiecie, mówię o tym, bo czasami musimy zatrzymać się. I tak jak Bóg wybrał konkretnych ludzi, konkretnie ich przyodział, konkretnie ich namaścił do tego, żeby Mu służyli, to byli ludzie, którzy mieli być oddzieleni dla Boga. Mieli zupełnie inny sposób funkcjonować niż wszyscy inni. Nie. Po co? Bo służenie Bogu jest czymś wielkim. Jest czymś wspaniałym. I nie możemy pozwolić, żeby światowe myślenie wdarło się w naszą służbę. To jak służymy Bogu. Bo świat robi tak, to my musimy tak samo. Nie. Nie musimy. Nawet nie powinniśmy. Zobaczcie, bo nawet jak czytamy 4 werset, te szaty, które mieli zrobić, tam był napierśnik, efod, płaszcz, tunika haftowana, zawój, pas, zrobią to święte szaty dla Aarona, twojego brata i dla jego synów, aby mi pełnili służbę jako kapłani. Bóg mówi tak, konkretnie mówi, jak te szaty mają wyglądać, co tam się ma dziać. Oni nie mieli swoich własnych szat. Nie działali, nie przychodzili do Boga z tymi rzeczami tego świata i mówili, o Boże, to teraz zobacz, o, ja Tobie służę. Nie, mieli być oddzieleni, mieli być zupełnie inne szaty. Ciekawe, nawet mieli mieć zupełnie bieliznę inną. Ten undergarment, to taka bielizna, lniane, specjalnie zrobione. Ale można powiedzieć, no ale przecież to bielizna, to przecież nikt tego nie widzi, no przecież co się tam będziemy tym przejmować? Idziemy z tym, jak jest, nie? Jak leci. Bóg widzi. Bóg widzi. I gdy masz niewłaściwe ubrania, to ofiara twoja jest bez znaczenia. Chcę ci powiedzieć, Bóg widzi twoje serce w służbie. Gdy robisz i służysz Bogu w niewłaściwym duchu, to nie przynosi to Bogu chwały. Czy jestem oddzielony dla Pana? Czy żyję dla Niego? To nie znaczy tak, że mam nie żyć w świecie. Żyjemy w świecie, ale żebyśmy byli, tak jak kapłani, gdy przychodzimy do Boga, żebyśmy nie traktowali tego jako czegoś powszedniego. Kapłani musieli się przebrać, musieli ubrać oświętne szaty, przychodząc do Boga. Czy ja, gdy przychodzę do Boga? Przychodzę z tymi rzeczami tego świata? Mówię, Boże, przyjmij to tak, jak jest, albo w ogóle? Czy też po prostu przychodzę do Boga i mówię, Boże, chcę być przez Ciebie zmieniony. Chcę być przez Ciebie skuszony. Bo potrzebuję doświadczyć Ciebie. Wiecie, to było tak cenne, że nawet gdy czytamy o tych szatach, to tam na samym dole szaty arcykapłana były dzwoneczki. To jest w ogóle ciekawe. Po co dzwoneczki? No po prostu chodzisz i tylko dzwoneczki tam. Wiecie dlaczego? Bo gdy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, to wszyscy, którzy stali poza zasłoną, gdy słyszeli dzwoneczki, to widzieli, że wszystko jest okej. Ale gdyby ucichły dzwoneczki, to znaczy, że arcykapłan przyszedł niewłaściwie, w niewłaściwym duchu, niewłaściwie składał ofiary, niewłaściwie czynił i Bóg dotknął go i zmarł. Podobno mieli przywiązane do nogi linę, żeby wyciągać, jeżeli by taki tam umarł. Wiecie, a my przychodzimy do Boga i sobie myślimy, to nie jest takie istotne. Nie, służenie Bogu jest bardzo istotne. Nie tylko służenie, ale przychodzenie do Boga. Przychodzenie do Boga i przyjmowanie od Niego jest tak wielkie. Ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że my musimy zapracować na to w jakiś sposób. Mamy Ducha Świętego. Mamy połączenie z Bogiem. Możemy z Nim rozmawiać. Mamy Jego Słowo. Mamy dostęp do tronu łaski i miłosierdzia. Możemy przyjść do Niego.
I On chce, żebyśmy przyszli do Niego po to, żeby być przez Niego zmieniani. A nie po to, żebyśmy Jego zmieniali na swój obraz i podobieństwo. Bo On chce do nas przemawiać na podstawie tego, czego On dokonał na krzyżu. I ty i ja, Biblia mówi o nas, że jesteśmy wierzącymi kapłanami, zostaliśmy oddzieleni dla Pana. I w tym służymy Bogu i służymy ludziom. To powołanie, które Bóg ma dla nas, jest święte. To nie jest coś małego. I bez względu na to, co robisz, bez względu na to, jak wygląda twoja służba, to wiedz, że to jest wielka rzecz, bo służysz świętemu, wielkiemu Bogu. I On cię namaszcza do tej służby. Nie traktuj tego lekko. Tak wiele rzeczy mamy w Nim. Ja myślę, jak będziecie czytać sobie o tym stroju tego arcykapłana, jak tam wiele, wiele wspaniałych obrazów jest. Ten arcykapłan, który miał na piersiach, nosił kamienie, które były z imionami wszystkich plemion. Ja sobie myślę, że Chrystus, który jest naszym arcykapłanem, On ma ciebie, twoje imię wryte na sobie. On nosi cię na swoich ramionach. Jakże niesamowity obraz. Bóg powołuje nas świętym, wielkim powołaniem. On ma dla nas wspaniały plan. I mówi, ja chcę, żebyś przychodził do mnie. Przyjdź do mnie. Nie traktuj tego, że ja jestem i to, co zrobiłem, lekko. Ja po prostu, nie wiem, ale tak Bóg mi położył na sercu to, bo jak, żeby mówić o tym i to może w ten sposób, bo ja widzę, jak bardzo spoufalenie wkrada się do życia wielu wierzących, którzy spoufalają się z rzeczami świętymi. Spoufalają się z Bogiem. Tak być nie powinno. Bóg tak wielkich rzeczy dla nas dokonał. Czy my chcemy służyć Mu ochłapami? Czy spełni tego, co mamy? Ale czasami widzę wielu ludzi, którzy nazywają siebie wierzącymi, którzy tak naprawdę oddają Bogu takie resztki ze swojego życia. A jak mi coś zostanie, jak będę miał czas, to może. Dla Ciebie, Boże. Może się pomodlę. Może raz na jakiś czas przeczytam jakiś fragment ze Słowa Bożego. Nie. Słuchajcie, Bóg jest, który uczynił dla nas tak wiele. Jezus przyszedł na ten świat, wycierpiał to wszystko, co wycierpiał na krzyżu dla Twojego i mojego zbawienia. Zrobił to, żebyśmy całą wieczność mogli być z Nim. Nie traktujmy tych dni, które tutaj mamy, jakby go nie było. On jest wiernym, wspaniałym Bogiem i On nie tylko chce, żebyśmy za Nim, ale żebyśmy oddawali Mu cześć i chwałę całym swoim życiem, bo Jemu się to należy. Jest Bogiem, któremu należy cześć i chwała. Amen?